Także posłuchaj mnie. Pani medyczko, ma jedyna, twoja dupcia się wygina. Nigdy o tobie nie zapomnę i o masażyk się upomnę. A za tą kuciapkę zrobię wszystko. Jesteś moja, ty autystko. Jak? Podobał się? Normalnie? Czy od serca pisane? Normalnie? Ale tu się przebrać na szybko. Słucham? Dzień dobry, pani April, z tej strony Amy White. O! No, tak, dostałam pani numer, bo potrzebowałam. Czy jest pani może obecnie w pracy? Nie. Oj, mam straszną biegunkę teraz. O Jezus Maria, to dobrze, to pani się leczy. Leczy, w sensie pani zdrowieje i jakby pani była w pracy, to proszę dać znać. Ja tak jeszcze... Nie na głowie, nie na głowę. Jezu, dobrze, pani leci do kibla szybko. Pani leci. O Jezu, dobrze, nie przeszkadzam, do widzenia. Jak to jest? Siadaj, muszę kurwa na... To auto mnie będzie kosztować 5K za naprawę, nie chce mi się. O kurwa, dobra, teraz to już nawet nie mam naprawki. Kurwa, jeden jedyny słup na kurwa prostej, pustej drodze. Zobaczmy, o kurwa, ale... Chłodnica chyba poszła. Tak, słucham pani April? Zobacz. Halo, jednak mi przeszło. O, to dobrze, to trzeba dobrze. Pomóc. A wy pani co, bo ja bym przyszła się zbadać do pani. Ale powiem pani, że taka biegunka to gówniana sprawa, powiem pani. Bardzo rzadka. Przez ranę, kurwa. Tak, tutaj kolega podpowiada, że nawet przez ranę by rzekł. A, bywa czasami tak. No to klops, no. Klops to raczej nie, ale jakiś taki wodospad. To też. No dobrze, no w każdym razie tutaj chciałam się dowiedzieć właśnie, kiedy pani będzie w pracy, bo... Kurwa, nie mogę. Bo bym przyszła właśnie jakieś badania kontrolne zrobić, coś z dzidziusiem i tak dalej. Spokojnie, pani dochodzi? Już. A, myślałam. Tak, zaraz będę na szpitalu. Jak leci? A tak swoją drogą to jak tam leci, pani Avril? No powoli bym powiedziała, powoli. Leci, no. Przestań, kolotku! Czyli mówi pani, że dobrze leci wszystko, tak? Dobra. Tak, wiesz pani, trzeba tak sobie patrzeć, teraz tutaj taki śmieszny pan chodzi bez koszulki. Tak, tutaj taka też właśnie no. Chodzi taki śmieszny pan w berecie. Dobrze, powiem pani tak. Teraz cię powyzywam, poczekaj. Nie? Będzie pani wyzywać? Nie, ja tu jestem pani bez koszulki. Biegunkę ma. Pan mnie nie popychaj, mnie to się zaraz. Kto panią popycha? Niezły fetysz. No to jest śmieszny facet. O kurwa, jeszcze popycha wtakał. Przepraszam, no to napięte się. Ale on panią popycha, jak pani ma biegunkę? Nie. Mówiłem. No jak to mówiłaś, czerwone może, a niektórzy robią brązowe. No. Znaczy już jadę na szpital. Dobrze, to zaraz będę. O, przerywa! O. Dobra, myślę, że tu jest operacja korek analny. Jestem wróżbita, Maciej! Dzisiejsza wróżba mówi, że taśma wszystko o tobie wie. Jest zawsze przed tobą kroki dwa. Nawet ruchał ci w dupę psa. O, wiesz, chyba wróżbita przemówił. No on nie opowiadał ci tej historii, jak ona to robiła? Nie wiem, jakoś nie pytam się dziadka, jak grzmocił inne panienki, kurwa, w Wietnamie, ale, za czasu wojny. Ale jak myślisz, jak to brzmiało, jak ją walił? Nie wiem, Wietnamki zwykle brzmią tak. No, na niej, to się daj senpai. Kurwa! Wpierdoliło mi! Ratunku! Piesku. Wpierdoliło mi dłonie! Co? Wpierdoliło mi dłonie! Jak ja to nie! Ko! Dawaj, 4 paki, pociśniesz, kurwa. Dawaj. A,
rozjebę się! Lot śmiela! Skurwysyny! Dobra, koniec kurwa przygód. Popsuło się i chuj. No i co się narobiło? Jak go porobimy, siup. Sztuczka! Haha, pojechali dalej! Essa! Ale ich ograłem tirem, ja pierdolę! Ej, ale ja jeszcze nie, z Łukaszka nie robiłam nic IC, więc pal gumę. To jest baseball. Nie, proszę. Nie. Nie, nie proszę. Co robisz, zła kobieta? Spacja, kurwa, spacja! Chłop, nie rucha w dupę! I nie można tak, to proszę mnie wypuścić. Co jest? Skaczy! Nie ma skakania! Jest, no dobra, nie ma, no wypuść mnie, dobra. Nie. Obiecuję, że nie skoczę, przysięgam. Nie, bo to skoczysz. Przysięgam, że stąd nie skoczę, no samobójcą nie jestem, ja widzę. Dobra, panie medyku, bo tutaj sytuacja wyszła, jaka wyszła! Trzeba będzie pomóc funkcjonariuszom policji, bo stała się rzecz zła. No to ja ich muszę na szpital wziąć, tak czy siak, proszę pana. Spokojnie, rozłożymy polowy szpital. My jesteśmy z tego, z Mokotowa, my w sklepach operowaliśmy. Dokładnie, przecież nas w sklepach operują, my z Mokotowa. No. Pan pomoże najpierw tutaj dla pana, później tym państwu, bo to... Tutaj! Nieporozumienie było, tutaj no. Tutaj pan pomoże. Tutaj proszę pana! Tego. Ciężarówką! To my, Mokotów, się nazywamy! Dla policji pomocy udzielamy, bo jesteśmy frajerami jebanymi! Zawsze musisz być taka uparta. Co ty? Ej, uspokój się. Oszalałaś? Lekarze kazali ci odpoczywać, siadaj. Amy. Nie to! Kurwa, no, co ty robisz? Mamy dziecko razem, zadbaj o mnie. Nie no, przecież ja coś rozjebię za chwilę! Zamknij dupę, królik, bo będziesz pasztetem, czaisz, gościu? No tak, jasne. Jak on to słyszy? Jezus, dzień dobry. Tutaj trooper Martin Wolf. Sierżant pierwszego stopnia. Rudy. Ja nie wiem, coś ty kurwa z czymś zrobił. Jak ci się podobam? To mi średnio. Ja nie wiem, kurwa, nie czarna broda. A ja tak trochę dziwnie się w lustrze czuję, jak mówię do porucznika. Lecimy. I co kurwa? Mówiłem, że dolecę. Mówiłem! Siu! Kurwa, udało się! Doleciałem! Jak Batman jebany! Sztuczka! Ta? Przeproś. Trochę szacunku, bo po głosie myślę, że pan to jakiś kurwa dzieciak. Ta? Jesteś pewien? No. Powtórz to, co powiedziałeś. Jakiś kurwa... No, to co słyszałeś. Powtórz to, co powiedziałeś. To co słyszałeś? Nie masz jaj, żeby powtórzyć? Albo oj, jesteś? Kurwa, usłyszałem ten głos przez telefon. Nie masz jaj, żeby powtórzyć? Co? Pytam się, no, kurwa, czy nie masz jaj, żeby powtórzyć? Zamknij rej, kurwa! Mam pomysł, chodź, dobrze. Tylko szybko. Dobra. No. Weź podejdź do tej ściany przy tych maskach. No. Tak się wytrzyj. Wypierdalec, kurwysyny! Weź tak zrób. Dobra, tylko zatkaj uszy. Uwaga, czat! Zatkajcie uszy!
Wypierdalać, skurwysyny! No. Ok? Ok, ok. Starałam się. Jaki ja pierdolę. Zadzban.